Hej, siemaneczko ludziska, ja jestem Mikrus i witam was w kolejnym odcinku z Uncharted 4. Jest to odcinek 9, misja 11? Już nie pamiętam w sumie. Dobra, przed chwilą live'a skończyłem 3 godziny ponad. Z Arka, nowa mapa, było dosyć ciekawie. Mapa zarąbista. Co my tu mamy zrobić? Mamy dostać się do tej wieży, nasz brat udaje się do innej wieży. Także... W jednej z nich jest prawdopodobnie skarb ukryty. Wybaczcie mojego psa, słuchaj, zamknę okno. Okej. Okay. Lecimy dalej. Dobra, jakoś do tej wieży trzeba się dostać. Całkiem ciekawie jest to zrobione tutaj przez ten ryneczek, tak sobie przechodzimy. Przepuścisz mnie czy nie? OMG. Dobra, jestem ciekawy, czy mam tu iść po ulicy, czy może po dachach lepiej by było? Nie, chyba jednak po dachach nie da rady. Przydałby tu się jakiś sprint, ale nie ma tego czegoś. Zjedzmy sobie. Wygląda jak gołąbek trochę. No i to tyle. Smaka nam narobiło i tyle w temacie. Okej, zobaczmy, czy da radę wejść do środka. Zamknięte oczywiście. No okej, okay, tu już widzę. Tamto okno jest wybite. Ej, Sally, chyba się tędy przeciśniemy. Mamy radę. Dobra. Stary też tu idzie? Też daje radę? Daje radę. Jak na razie. Dobra, co dalej? Dalej skaczemy chyba tutaj? Tak, tak jest. Jesteśmy. O, dosyć wysoki upadek. Dobra, dziadzia dał radę. Lepszy w stanie niż pozostałe. Stoi w samym środku miasta. Wydostanie skarbu może się okazać trudne. Dobra, jest i waga. No to czego szukamy? Dobre pytanie. Skoro ty nie wiesz, to kto ma wiedzieć? Ja mam wiedzieć? Dobra, coś tu mamy. Znajdźkę. No masakrycznie wysoka. Tu już jest jakaś zagadka dla nas oczywiście. Coś tu trzeba będzie wykombinować. Co według ciebie? Okej. Skorpion, wodnik, lew i byk. No dobra. W takiej kolejności prawdopodobnie musimy uderzyć w dzwony.
Okej, okay, możemy się tam zaczepić, także elegancio. O, wspinaj się, gościu, wspinaj. Okej. Okay. Gdzie jest pierwszy dzwon? Jeszcze tam gdzieś wyżej. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy odważyłbym się skakać po czymś takim, jak tu w ogóle nie wygląda na solidne, nie? Oho, jedziemy w dół. Ej, zobacz, Sali, zegar wciąż działa. Zauważyłem. Postaraj się nie utknąć między kołami zerwanymi. Siebie. Dobra, udało się jakimś cudem. Wow, wow, wow. Gdzieś ty polas, gościu. Wygląda to nieciekawie. Dobra, widzę, że tu chyba po tych kołach zębatych teraz będziemy musieli się wspiąć. Nie widzę innej opcji. Dosyć grubo to jest zrobione. Wow. Dobra. Co my tu mamy? To jest lew. Skoro to jest lew, to sobie go odpuszczamy. Tak mi się wydaje, że trzeba go sobie odpuścić. Idziemy wyżej. Jest skorpion. No, złaś. Dobra. Jest skorpion. Ej, Nate! Udało się! Zamek skorpiona puścił. Okej, ruszam do kolejnego. Dobra, teraz jest ten wodnik. Wodnik. Gdzie my znajdziemy tego wodnika? Tutaj jest jakaś drabka. Ta drabka nam nic nie da. Chyba musimy, o ile się nie mylę, tędy przejdzie. Tam jest byk. Dobra, spróbujmy się tu złapać. No. Uff. Jako się złapaliśmy? Dobra, gdzie teraz? To jest dobre pytanie, gdzie teraz? Ha. Jak tam wejść do góry? Tu jest byk, musimy mieć wodnika. Tu się nie złapię, bo tu są te belki. O, wodnik jest tu na dole. Dobra, ja myślałem, że tam gdzieś do góry mam wejść jeszcze. Okej, okay, ja nawet nie zauważyłem wtedy tego wodnika. Dobra. Nie jest i nasz wodnik. Kolejny zameczek się usuwa. To teraz lew i byk. Czyli ponownie się tam wspinamy. Ta sama droga.
Nie tutaj, tylko tutaj. No, łap się. Bem. Jesteśmy. Tu jest skorpion. Jak ja to zrobiłem, że ja wtedy doszedłem najpierw do lwa? What the fuck? Lew jest tu niżej. Ja znowu będę musiał wejść do skorpiona. Lew. Chodziłem z jedną ulicą. No i został nam byczek. Dobra, właśnie tam Nathan. Nathan, Nate, jak to woli. Ciekawe, czy jestem w stanie tam doskoczyć, ale raczej nie. Dobra. Złapaliśmy się i byczek ostatni. No, dawaj. Kręcimy. Dobra, ostatni zamek otwarty. Co teraz? Jest. Na podłodze pojawił się symbol Averiego. Tak jest, dokładnie. Szlak. Na tym koniec. Hej, na górze jest jeszcze jeden dzwon. Zaczekaj, idę na górę. No okej, okay, czyli musimy wejść wyżej. Aha, opuszczają nam się tutaj schody, dobra. Wszystko jasne. Wszystko skreślone, został tylko symbol Averiego. Okej. Za szybko się kręci. Tego jestem w stanie się złapać? Chyba nie za bardzo, co? Nie wiem za bardzo, co tutaj poczuć. Aha, już widzę chyba. Tą dźwignię trzeba by było przekręcić. Prawdopodobnie ją pociągnąć. Tak jest. Muszę przyspieszyć. To jest czasówka. No idź. What the fuck. Nie. O, się odbił. Dobra. Nie wiem, dlaczego on się zatrzymał tam nagle. Dobra, teraz w las. Teraz mu się udało wleźć bez problemu, okej. Co dalej? No. O, ja tutaj godzinę jakoś muszę ustawić. Dobra, teraz rozkminiłem. Spróbujmy wyjść tutaj. No, widoczek niezły, muszę przyznać. Okej, okay, wszystko jasne. Muszę ustawić tak wskazówki, żebym mógł ten, żebym mógł po nich przejść. Yeah.
Dobra, myślę, że wystarczy. Spadaj, gołąb. Ptasia grypa. Dobra, udało mi się. Wow. To było dobre. Tego się nie spodziewałem. Co dalej? Okej, wszystko jasne. Dobra, którędy teraz? Brat się nie odzywa, także prawdopodobnie wpadł w ręce na Din. O, tu jest wejście, dobra. Ja szukałem już jakiegoś nie wiadomo czego. Ale ten dzwon to zaryczy, nie? Ten dzwon to zaryczy. Znaczy zabije. O kurwa. Chyba nie tak miało być. Muszę sam uderzyć w ten dzwon. Oj, to będzie boleć. To będzie boleć. Ach, dobra, zaczynamy. Och. Wow. Grubo, naprawdę grubo. Masakra, nie? Jak ten dziadek to przeżył, to ja nie wiem. Chyba kurwa zawał dostałem. Przynajmniej otworzyłem drzwi. Ha, można i tak. Jesteś cały? Ja, jeszcze nie wiem. Hej, patrz. Monet. Chcesz? Jasne, dlaczego nie? Rozejrzyjmy się na dole. Nie obraziłbym się na złoto i klejnot. Się okaże, że dostaniemy figę z makiem. Przeszukałem wieżę. Pusto. Cóż, my za to jesteśmy tam, gdzie trzeba. Czekamy na ciebie. Uważnie? Okej, już jadę. Już jedzie. To dobrze. No robiliśmy tyle hałasu, że to nie zdziwię się, że zaraz tutaj na Din przyleci, nie? Na pewno. Sali. Przecież wiem. Kolejna łamigłówka, okej. Okay. Czyżby to byli nasi? No właśnie, chciałem powiedzieć piraci. Komnatę sobie wyjebali konkretną, nie? Dobra, co my tu mamy? Założyciel. Tylko czego? Najgorszego klubu poszukiwaczy w dziejach. To symbole Avery'ego i Tune. Wyglądają trochę inaczej. Tak, są ozdobione gwiazdami. Obracają się, ale jak należy je ustawić? No i wszystko jasne. Okej. Rozejrzymy się. Tak, czekaj chwileczkę. Znów pirackie symbole. Adam Baldridge and Bonnie i Christopher Condon. Dobra. A jak ich teraz tu ustawić? Bo tu nie widać żadnych znaczków już, moi drodzy.
I tu już jest lipa. Dobra, zerknijmy na te nasze notatki. Ok, jest Baldridge, jest Bonnie i tam jest ten smog do góry. Ale nie rozumiem nic z tego. Kompletnie nic nie czaję z tego tematu. Jest zbyt dużo możliwości. Sprawdźmy, dokąd prowadzą. No okej, okay, czyli jeszcze teraz tego nie rozwiążemy. Musimy tutaj jakąś wskazówkę dostać. Ej, zobacz, miałem rację. Baldridge, Bonnie i Condon. Wyśmienicie. To co oni tu robią? No przekonajmy się. Wow, ale wący. Prawie tak okazałe jak twoje. Na, pójdą. Spójrz na te gwiazdy. Są takie same jak na symbolach Averiego i Tua. Okej, czyli tutaj mamy te gwiazdy. Dobra. Już wszystko wiemy. A, no tak, Condent, czyli jednoręki Billy. To kolejny z tych gwiezdnych wzorów. Tak, ale ten się różni od poprzedniego. A, faktycznie. Bystrzacha. I wszystko jasne, dobra. Co myślisz? O symbole Averiego i Tua. Gwiazdy się tam ustawiały, pamiętasz? Tutaj jest tak samo. Dosyć ciekawa zagadka, no dobra. To musimy ustawić w ten sposób. Aha. No dobra, to idzie tu. Ale chciałbym zmienić. Okej. W ten sposób. W ten sposób. Okej. Chciałem zamknąć, a nie przerzucić stronę. Dobra. Wszystko już wiemy, jak to ustawić. Czyli ci stoją w dobrą stronę. Ona chyba miała iść w tą stronę. I smoczą miały iść w tą stronę. Dobra, kolejna zagadka. Na świecie żyło wielu piratów, tak? Utknęliśmy. Nie utknęliśmy. Daj telefon. Zadzwonić do przyjaciela? Ciepło. Dzwonimy do brata. Napiszę do brata. Mogę sobie buty strzelić, dobra. Idziemy tutaj zobaczyć. Dobra. Jest co? Te obrazy są całkiem ładne. Jeśli nie znajdziemy skarbu, sprzedajmy je muzeum. Poszukajmy tych wzorów. Okej, okay, tak tylko mówię. William Mays. Amerykanin? Tak, z Rhode Island, jak Thomas Tew. Jest wiadomość od brata. Hej, siedzisz jeszcze w wieży? Tak, właśnie z niej zszedłem. O co chodzi z tym zdjęciem? Później ci opowiem. Na razie powiedz, kto jest kim. Delfiny to Richard Watt. Trójząb to Joseph Farrell, a dwie ręce z perłą to William Mays. Okej, okay, świetnie. Zostań gdzieś, gdzie masz dobry zasięg. Na wszelki wypadek. Tu jeden obraz się wykopyrtnął. Jeszcze nie. Muszę rozpracować mechanizm. Odezwę się.
Tu się mecha... ten, tu się obraz wykopyrtnął. Jest lipa. Richard Wand był kapitanem Delfina. Oj, ten ile ma gwiazdek. What the fuck. Dobra, tego musimy podnieść. Strasznie toporny ten obraz. Po co go podnosicie? Wystarczyło go oprzeć o ścianę. Prosto? A kogo to obchodzi? Psst, dokładnie. Dobra, gdzie on ma ten swój znaczek? A, spójrz na twarz Farrella. Wolałby być gdzie indziej. A jest tutaj, okej. Okay. Już. Dobra, zerknijmy jak to wyglądało. No tu już jest, kurwa, nie tak, tu już jest gorzej. Tu już jest dużo gorzej, moi drodzy. A więc tak, tu widzę, że możemy to zrobić chyba w tą stronę. To możemy zrobić w tą stronę, się zgadza. I czy możemy zrobić coś takiego? Chyba nie. Nie możemy. No dobra, spróbujmy z tej strony zatem dopasować. Jak to wygląda? Nie za bardzo. Chyba została nam tylko jedna opcja. Chyba tylko ta. Coś tu nie gra. Coś tu mi grubo nie gra. Nie pasuje mi żaden z tych wzorów. What the fuck. Nie, ten pasuje, dobra. Nie widziałem wcześniej. No i ten pasuje tutaj, tak? No i wszystko jasne. Dobra. Okej, okay, zaraz sobie zerkniemy tam, bo już nie pamiętam jak te wzory stały na miejscu. Okej, okay, dziennik. Delfin biały musi się patrzeć w dół. Okej. Okay. Trójząb chyba miał się nie. Trójząb w lewo. Łapy w dół. Okej, okay, pykło. Jeszcze jedna zagadka. Tym razem z czterema. Coraz ciekawiej. Jestem w ciężkim szoku, że tego nie wiesz. Ja wiem, sprawdzam tylko, czy sam też wie. Sprawdzam tylko, czy sam też wie. Nie, no rozwaliło mnie to. Sprawdźmy to, co zostało. Dobrze, że się więcej nie sfajczyło. Nie rozpoznaję. Jest sporo młodszy od pozostałych. Sporo młodszy i... A, jest tutaj, dobra. Już myślałem, że nie będzie widać. Ten ma tutaj do góry. O, sam mi odpisał. A, widzisz, Sally? Wychodzi na to, że nawet sam nie wie wszystkiego. Nieładnie. No i dobra, popatrzmy na obraz. Dobra, nie widział nigdy wcześniej. Nie ma nazwiska. Wygląda na Maura. Znalazłem gwiazdy, ale kim ty jesteś? Ha. Yazid al-Basra. Wygląda na Hindusa. Ciepło, Mogoł. Mogoł. Avery przypadkiem nie okradł Mogoł? Honor w oczach złodziei. Dobra, gdzie on ma ten... Gdzie on ma ten swój znaczek? A tu jest, no, tak sprytnie ukryty na szalu. Ej,
Edward Edmund. Miły grubas. Jest tutaj, dobra. Jak to wygląda? Ustawmy sobie tutaj najpierw. No to grubo. Dobra. Wybaczcie. Dobra, jak to tu wygląda? Nie, strony mieć nie przerzucać. Zobaczmy, jak jesteśmy w stanie to tutaj ułożyć. Dobra, spróbujmy tego przekręcić w tą stronę. Odłóżmy go. Spróbujmy wziąć tego. Tutaj. Bam. Pasi. Nie pasi. Jednak nie pasi. Ale tak pasi. Tylko że ten już nie będzie tutaj pasował. Możemy zrobić jeszcze w ten sposób. To by pasowało. To by pasowało. I tylko musi się spasować to i się spasowało. Gitara. Gitara, tylko właśnie. Dobra, waga do góry nogami. Ten tutaj w lewo przesunięty. Ten tutaj do góry nogami. I tygrys gapiący się w dół. Pięknie. Nie mówcie, że kolejna lokalizacja, bo się rozwalę. Może zapytaj Sona? Dobra, robimy foty. Odsuń się dziadek, nie mogę przejść. Numer 2. Zaraz się okaże, że musimy jechać znowu gdzieś na inne wyspy, nie wiem, miazga po prostu. Dobra, być może on coś wymyśli. Najdłuższe poszukiwania skarbów w historii. To mi przypomina. Czemu? Co robisz? Przecież masz zdjęcie. Trzymaj. Rekruci Everiego na pewno nie mieli smartfonów, prawda? Zapewne. Tylko w ten sposób mogli znaleźć jakieś wskazówki. To są wskazówki? Tak, pokaż. Voilà. Dobra, to mogą być pasaty. Tak, a to chyba szerokości i myślę, że znowu trzeba pakować mandżur młody. Co? Prodeus quod licentia. Nie, to niemożliwe. Co niemożliwe? O Boże, to oczywiste. Nate. Jak ja mogłem to przeoczyć? Dobrze, kapuję, jesteś geniuszem, ale gadaj o co chodzi. Cześć. Sam, masz zdjęcie? Jest rave. Dzwonię sobie spokojnie do Sullivana, a kto odbiera telefon? Jak tam, Nate? Cześć, rave. Kopelat, skąd masz ten numer? Sali zostawił go na serwetce? Chciałbym. O wiele taniej by mnie to wyniosło, nie? Nie, niestety musiałem stracić kupę kasy, żeby was znaleźć. Tak. Mam nadzieję, że nie wydałeś za dużo na Everiego. Czyżby stary nas sprzedał? Tak, zrobiliście kilka sprytnych ruchów.
Ale liczy się tylko to, kto pierwszy dorwie jego skarbce, nie? Może chcesz się założyć? Hej, Nate, wiesz, nie odmawiam, ale moja wspólniczka... Cóż, ona raczej woli minimalizować niepotrzebne ryzyko. Wow, Rafe Adler chodzi na cudzym sznurku. Czasy się pozmieniały. Słuchaj, Nate, złożę ci jednorazową ofertę. Zostaw to wszystko. Jedź do domu, ciesz się życiem. A ja o wszystkim zapomnę. Bo cię lubię. No, kusząca propozycja, Rafe, ale niestety... Nie mam w zwyczaju wycofywać się, kiedy mam przewagę. Okej. Gladeus quod licentia. Zabogaj wolność. Fajne fotki, Nate. Ta kompozycja. Zhakowałeś komórki. Zwinęliście mi krzyż. Słuchaj, Nate. Jeśli jesteś taki bystry, za jakiego się masz, przyjmiesz ofertę. To jak będzie? Słuchaj, miło się z tobą gawędziło, ale mam kogoś na linii, więc... Nate, jeszcze jedno! Nate! Co? Chyba zdajesz sobie sprawę, że wasze telefony mają GPS, nie? Trzymaj się, stary. Okej, mają. Te draby już tu jadą. Mają nas. Sam, za Boga i wolność. Nathan, wiesz co to znaczy? Sam, posłuchaj. Musisz się ukryć i to już. I zniszcz swój telefon. Co się dzieje? Ray wie, gdzie jesteś. Musisz znaleźć jakąś kryjówkę. Sam! Sam! Dobra, brata nam dorwali. Hej! Kupię ci nowy. Myślałem, że misja się tu już skończy, a tu jednak nie. Idziemy dalej. Dobra, czy będą tutaj nasi towarzysze, znaczy tacy nieprzyjaźni towarzysze. Dalej, dziadek. Ile można czekać? Odcinek przedłużasz. Sali. Ta, zupełnie nikt nie słyszał, jak spadał wielki, zajebiście ogromny dzwon. Nie chyba, tylko na pewno. Chodźmy. Tędy. O, przepraszam. Życie na rynku toczy się dalej. Jak myślisz, kiedy Rafe tu dotrze? Nie wiem, ale nie czekałbym na niego. Wybacz się, psa słychać, ale... Aha. No i są. Dobra, bierzemy akaczyka. O kurwa, tu jest ten. Nie tu, nie tu, bem, dobra. Przydałoby się rozdupczyć to działko. Nie wiedziałem, że mam granaty przy sobie. Niedobrze, jak to nic nie daje. Dobra, ci dwaj śpią. Wow. Chowaj się, chowaj się!
Dobra, tam do góry mam wejść? Czy mam stąd po prostu spieprzyć? Nie. Dobra, ważę tu do góry. Wow, 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 wow. Jest i nasza fura. Rura, rura, rura. Jak się dostaniemy do sama? Jedź cały czas w górę. Genialny pomysł. Hej, cholera. Trzymaj się. Kurwa, mogłem tu na skróty jechać, już widziałem to. Dobra, nie wiem, w co zahaczyłem, pewnie to był hydrant. Bierz ten wózek, dziadzia. No i zajebiście. Fuck, fuck, fuck. Kurwa, te misje są coraz lepsze, nie? Rura, rura, rura. Masakra, nie? Ja mam stąd... Nie, myślę, że mam wysiąść już. To może przytnę skrótem. Co ja mam teraz zrobić? No to lecimy. Elegancio. Dobra, jest wieża. Czekajcie, on miał być w dół, nie tędy? Tędy. Grubo. Początkujący kierowca. Za momencik stąd znikamy. Dobra. Przez taką przeszkodę nie przejadą. O kurwa, znowu oni. Uwaga, bo kurnik będzie rozwalony. Bang. Na motorze ucieka, tego też gonią. Co ja cały czas robię? Jak się do niego dostaniemy? Nie masz pojęcia. Policja go boje. Ludzie, ilu chyba oni rzucili pościg za nami? No, najwyraźniej za mało, skoro jeszcze żyjemy. Nie, nie, to jest najgrubszy pościg chyba jaki kiedykolwiek miałem w grze, nie? Po prostu cudna misja. Gierka jest po prostu majstersztyk. Wow! Dobra, już myślałem, że się rozdupczę o to, to siano było. Ho, ho, ho. Coraz grubiej, nie?
Do góry, kurwa, do góry. O, fuck. Wciągaj się, kurwa mać. Co tu się dzieje? Który? Dobra, ci śpią. Uff. No dobra, mamy akaczyka. Kto tu do mnie tak wali? Wow. Jeszcze mi się otworzyła tu klapa. Nara. Masakra. To jest normalne. Oddychajcie wreszcie, kto tu do mnie strzela? Amo mi się pokończyło. Gdzie mam się ewakuować do chuj? Nie miałem pojęcia, gdzie mam się ewakuować, nie? Chyba cię suty pieką, kolego, jak ty myślisz, że tu mi wsiądziesz. Dobra, wypadł gościu, ja przejmuję tą furę. Mogę strzelać? Nie mogę. Małe destruction derby robimy. What the fuck? Co tu się dzieje? Zdychaj wreszcie, kurwa, ja muszę tu się wczłapać. Jaka misja epicka, nie?
który? Dobra, rura. Zjeżdżaj, gościu. Wszystkie kurniki im porozwalamy, nie? Się tak śmieje oczywiście. Wow. Dalej wskakuj, chłopie, nie? Ja pierdziu, jaka ta misja jest okrutna, nie? Okej, zaraz się zfajczymy tutaj. Wyłaź, wyłaź, wyłaź. Muszę się wydostać. Dalej, wyłaź, kurwa mać. Nie ma opcji, ja ci zaraz pokażę, kurwa, moją opcję. Wyłaź, wyłaź, wyłaź. Ja pierdziu, ci jeszcze tutaj są. Ci to nie znają litości. Grubo. Co ja mogę tu zrobić? Nie wiem, czy strzelać. Już mają rozdupczone. Masakra. Ja pierdolę. Co tu się działo w tej grze? Ja pierdziu. Żyjesz? Tak. Spadajmy. Grubo. Gruba misja, okrutna, nie? Jest i dziadzia. Dobra, jest bezpiecznie. Tak. No to pięknie. Prodeus quod licentia. A, to jakiś prosty szyfr. Za Boga i wolność. To ich motto, te wszystkie odniesienia do raju. Teraz to jasne. Widzę, że daliście radę. Mało powiedziane. Mamy libertalię. Liber co? Libertalia. Legendarna piracka kolonia Averiego. Ja bym to nazwał piracką utopią raczej. Dobrze, ale co ze skarbem? Słuchaj, zgodnie z legendą, to miejsce dawało schronienie setkom piratów, tysiącom, a ci po prostu dzielili się dosłownie wszystkim. Towarami, surowcami. Kasą?
wszystko trzymali w jednym wspólnym skarbcu. No, no dobra, więc... To gdzie jest ta cała piracka komuna? Właśnie piracka tu. Komuna. Na wyspie. Na północny wschód od Kings Bay. Rafe ma kopię tej mapy. Ale zanim Rafe ją rozszyfruje, będziemy w drodze do Libertali. Mówię wam, ten cały skarb jest już praktycznie nasz. Uhuhu. Jak fucha w Malezji, Nate? Chyba nie pomyliłeś drogi. Elena, ja... To nie to, co myślisz. Wszyscy się rozpłynęli od razu. Bo ja sobie myślę, że szukasz zaginionego skarbu Henry'ego Avery'ego. A po obecności żołnierzy Shoreline w całym mieście, wnoszę, że nie tylko wy go szukacie. Dobrze, chyba jest dokładnie tak, jak mówisz. Ale ja wyjaśnię ci to. Pewnie mi nie uwierzysz. Sprawdźmy. Może najpierw... to jest Sam. Sam Drake. Mój brat. Cześć. Wybacz. Ja myślałem, że zmarł w panamskim Nate. Więzieniu, ale widać, myliłem się. Odsiedział tam 15 lat i to przeze mnie. Ma spory dług u człowieka, który go wyciągnął. Spłacimy go zaginionym skarbem Avery'ego. No i na całe szczęście znaleźliśmy go na wyspie, niedaleko wybrzeża. Wiesz co, przestań. Czy ty w ogóle... Byłeś w tej Malezji? Ja... Zaraz, zaczekaj. Elena, stój! Jak mogłeś? Chciałem ci powiedzieć. Wiesz co, przestań. Chciałem, ale nie wiedziałem jak. Trzeba było spróbować. Chciałem cię chronić. Przestań chrzanić, Nate. Po prostu zabrakło ci odwagi. Znowu. Ale wiedziałem, że tak zareagujesz. A czego się spodziewałeś? Oszukiwałeś mnie tygodniami. Gdybyś zginął, ja nawet bym o tym nie wiedziała. Nie wspominając już o twoim bracie. Kim ty jesteś? Przestań. To ja, Nate. Po prostu tak wyszło. Boże. Ratuję tylko brata. A skarb mnie w ogóle nie interesuje. Widziałam twoją minę, kiedy tu wchodziłeś. Mnie możesz okłamywać, ale chociaż siebie nie okłamuj. Zaraz mam samolot. Rób co chcesz, Nate. No to grubo. Hej! Co ty robisz? Idź za nią. Dokończmy to. Czy na pewno musimy? To znaczy? Można go jakoś inaczej uratować. Ale jak? Tak, że damy mu nową tożsamość. Ja wiem, ukryjemy go gdzieś, mam wiele kontaktów. Siedział w więzieniu 15 lat, nie zamierza się teraz ukrywać. Dobrze, a teraz goń za swoją żoną. Sam i ja ruszamy do Libertali. Co, beze mnie? Daj spokój, zginiecie obaj. Czyżby? Młody, robię w tym fachu kawałek czasu. Myślę, że dam sobie radę. Chcesz się jakoś przydać, Sullivan? To miej na nią oko. Jak sobie chcesz. Jakości pomoc. Ogarniam.
pakuj walizki. No okej. Atmosfera się spierdoliła. I tu kończy się nasza 11 misja. Mam nadzieję, że wam się podobało, moi drodzy. I do zobaczenia wszystkim. Cześć.